Witajcie, kochane dziewczyny. Jak się czujecie w ten sobotni poranek, albo też w inny dzień, kiedy włączyłyście ten filmik i zaczęłyście oglądać go i przyłączyłyście się do naszej społeczności Modlitwy Kobiet? Czy jesteście pełne mocy Ducha Świętego i macie ochotę przestawiać, przesuwać góry? Macie taką wiarę, czy też czujecie się po prostu zupełnie lekko, swobodnie, przyjemnie, beztrosko? Czy też coś was gniecie, jakiś ciężar, którego nie możecie się pozbyć, który przytłacza was od jakiegoś czasu? Zapraszam na naszą sobotnią modlitwę kobiet. Ostatnio przykuł moją uwagę fragment z Ewangelii Świętego Łukasza z 13 rozdziału. Nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. W innym przykładzie ten fragment brzmi bardzo podobnie, ale jednak troszkę inaczej. W czasie szabatu nauczał w jednej z synagog. Obecna tam była kobieta, która od 18 lat pozostała w mocy ducha słabości. Z tego powodu poruszała się mocno pochylona i w ogóle nie mogła się wyprostować. Jezus ją zobaczył i przywołał do siebie. Kobieto, powiedział, jesteś wolna od swojej słabości. I położył na nią ręce. Wtedy jej plecy natychmiast się wyprostowały i zaczęła chwalić Boga. Mamy kobietę, która od 18 lat jest pochylona. Bardzo długi czas. Dlaczego jest pochylona? I właśnie tutaj ten fragment zwrócił moją uwagę. Jest pochylona dlatego, że pozostaje w mocy ducha słabości. Czyli jakiś duch, który okazuje swoją moc, sprawia, że jest ona słaba. Więc nie jakaś sytuacja, być może działa ten duch przez sytuację, przez okoliczności, ale powoduje, że ona przez to czuje się słaba. Więc za każdą sytuacją, która przyczynia się do naszej słabości, stoi konkretny duch. Tak jak jest to napisane tutaj w tym słowie. Duch, który ma moc, ale przyczynia się do tego, że my jesteśmy słabe. Czy jest coś takiego w twoim życiu, że czujesz się przytłoczona, przygnieciona jakimś ciężarem i przez to osłabiona? Może to być po prostu grzech. Może to być nadmiar jakichś obowiązków. Masz małe dzieci, które zaprzątają ci głowę od rana do wieczora. Do tego być może jeszcze praca, obowiązki w pracy, obowiązki w domu, zakupy, sprzątanie, gotowanie. Wiadomo, jak to jest przy małych dzieciach. Czasami po prostu nie wyrabiamy, nie mamy sił, czujemy się strasznie przygniecione i zmęczone. Być może to sytuacja w pracy, która od dłuższego czasu totalnie ciebie gniecie, nie dajesz sobie po prostu rady, chodzisz pochylona. Może to trudna sytuacja w małżeństwie, nie potrafisz się dogadać ze swoim mężem, może zranił cię, może zostawił, może po prostu od jakiegoś długiego czasu nie rozmawiacie ze sobą i ta sytuacja ciebie męczy, ta sytuacja ciebie przygniata, nie potrafisz o niczym innym myśleć, nie potrafisz cieszyć się życiem. Może to jest choroba. Może usłyszałaś diagnozę, która nie pozostawia nic, żadnej nadziei, która jest przytłaczająca, która odbiera ci siły i chęć do walki. Może to relacje z drugim człowiekiem, który tak bardzo cię skrzywdził, tak za bardzo zatruła ci życie, że po prostu się pochyliłaś, że skurczyłaś, czy jakaś trudna sytuacja, która właśnie powoduje, że pochyliłaś się i skurczyłaś. Wiecie, to jest powtórzone w tej Ewangelii, w różnych przekładach, że ta kobieta nie mogła się w żaden sposób wyprostować. Choćby nie wiadomo jak próbowała, w żaden sposób nie mogła się wyprostować. No coś okropnego. Wyobraźcie sobie, kobieta, która jest 18 lat pochylona, widzi tylko czubki swoich butów, widzi tylko ziemię wokół siebie, nie widzi żadnego człowieka, nie potrafi spojrzeć mu prosto w oczy, nie potrafi powiedzieć mu dzień dobry i uśmiechnąć się do niego, bo cały czas jest pochylona. Nie widzi słońca, nie widzi chmur, nie widzi gwiazd, nie widzi kwiatów, drzew, no tego wszystkiego, co jest wkoło, tych pięknych, wspaniałych rzeczy, którymi obdarował nas Bóg. Widzi tylko fragment swoich butów, swoje buty i fragment ziemi, która jest wokół niej.
i nie potrafi się wyprostować. Nie potrafi się wyprostować w żaden sposób. Więc często te sytuacje, które są takie ciężkie dla nas, powodują, że pochylamy się i żadna sytuacja inna, żadna jakaś relaksująca kąpiel, ani spacer, ani wyjście do kawiarni, do kina, nie uwalniają nas. Dalej jesteśmy przytłoczone, dalej jesteśmy pochylone, dalej nie potrafimy się wyprostować, bo potężny ciężar spoczywa na naszych plecach. Możesz się ze mną nie zgadzać i myśleć sobie, jakie to ja teraz bzdury opowiadam, jakichś demonach, które przyczepiły się do pleców, ale tak mówi Słowo, że ta kobieta była pochylona. Nie wiemy, w jakiej była sytuacji, ale wiem, że pozostawała w mocy Ducha Słabości. I tak też jest z nami. Pozostajemy w mocy często Ducha Słabości, dlatego jedyną osobą, która może nam pomóc się pozbyć tego Ducha Słabości, w którego mocy jesteśmy, jest Jezus. I żaden człowiek ci nie pomoże. Może pomoże, ale tylko na krótką chwilę. Żadne leki nie pomogą. Pomoże Jezus. Pomoże Jezus. Tak samo jak pomógł tej kobiecie. On nadal działa. On chce, żebyśmy przyszły do Niego, żeby On mógł podejść do nas i powiedzieć: córko, ja umarłem na krzyżu, wziąłem na krzyż wszystkie choroby, wszystkie słabości, pokonałem tam diabła i wszystkie jego zastępy, po to, żebyś była wolna od swojej niemocy. Ta kobieta w tej synagodze zrobiła jeden krok, przyszła do synagogi. Być może wiedziała, że będzie tam Jezus. Nie musiała tam przychodzić. Mężczyźni mieli obowiązek przychodzenia do synagogi. Kobieta nie musiała, jednak przyszła, zrobiła krok w stronę Jezusa. I Jezus sam ją zobaczył i do niej podszedł. Wiecie, często kobiety, my, które jesteśmy pochylone, mamy wrażenie, że stajemy się takie niewidzialne, że nikt nas nie zauważa. My też nie potrafimy popatrzeć nikomu w oczy. A Jezus ją zobaczył. Jezus do niej podszedł sam. I to tak jest. Znane powiedzenie, że jeżeli my robimy krok w stronę Jezusa, On robi w naszą stronę 1000 kroków po to, żeby nas uwolnić, po to, żeby nas odciążyć. On nadal działa. Dlatego dzisiaj chciałam cię zachęcić do tego, że jeżeli czujesz się pochylona, czujesz się w jakiejś ogromnej słabości, po prostu przyjdź w swojej szczerości do Jezusa. Jeżeli czujesz się pełna mocy, pełna łaski, szczęśliwa, radosna, lekka, zobacz, wokół ciebie jest pełno pochylonych kobiet, które same nie dają sobie rady. Przyprowadź je do Jezusa. A ty, jeżeli nie masz nikogo wokół siebie, kto by ci pomógł, to padnij przed Jezusem ze szczerością, z taką otwartością. Powiedz Mu, że jesteś, że nie masz już sił, że tylko On może ci pomóc. Zawołaj szczerze do Niego. A daj ci 100% gwarancji, że On odpowie na tę modlitwę. Wiecie, radzę wam codziennie przychodzić do Jezusa, dlatego że codziennie zmagamy się z jakimiś słabościami. Przychodźmy do Niego, wołajmy do Niego w szczerości, na kolanach. Naprawdę On wtedy przychodzi po to, żeby nam pomóc, po to, żeby nas podnieść, po to, żeby ściągnąć z nas właśnie to brzemię tego ducha, który nas gniecie, i żeby nas uwolnić, żebyśmy mogli się wyprostować. Człowiek wyprostowany to człowiek wolny, to człowiek, który popatrzy, może patrzeć na innych, w oczy innych z taką wdzięcznością. Jeżeli już poczujecie się takie wyprostowane, pamiętajcie o tym, żeby oddawać Bogu chwałę i dziękować Bogu za to, że pomógł wam się wyprostować. Nie szukajcie jakichś okoliczności czy ludzi, którzy wam pomogli. Oczywiście, jeżeli ludzie pomogą, dziękujcie, ale przede wszystkim oddawajcie chwałę Bogu, bo to Jemu należy się wszelka chwała, wszelkie błogosławieństwo, moc i cześć. Zapraszam was teraz do wspólnej modlitwy. Jeżeli czujesz się pochylona, jeżeli czujesz się, jakby jakiś ciężar spoczął ci na plecach, pozwól, że poprowadzę cię w tej modlitwie. Kochany Jezu, do Ciebie należy wszelka moc, potęga, majestat i cześć. Ty jesteś alfą i omegą, Ty jesteś początkiem i końcem. Ty wypełniłeś dzieło do końca. Ty wziąłeś krzyż na swoje ramiona, umarłeś i zmartwychwstałeś i pokonałeś wszelkie zastępy demoniczne. Diabeł jest pod Twoimi stopami. Panie, dlatego stawiam przed Tobą każdą kobietę, która jest w mocy ducha słabości. Panie, i ogłaszam Twoją potęgę i Twoją moc. Ogłaszam Twoje zwycięstwo. Boże, teraz, Boże, popatrz, podejdź do każdej z nich, która modli się ze mną. Podejdź, Panie, do każdej z nich, Boże, i w swojej mocy, w swojej potędze zrzuć z pleców ducha
słabości, tak by były wolne od tego ducha, tak by mogły się wyprostować, tak by były wolne od ciężarów Boże. Ty, Panie, już pokonałeś diabła. Niech Ty, gdy chodziłeś po ziemi, to uwalniałeś ludzi od demonów, uwalniałeś od słabości, od ciężarów, od choroby i powiedziałeś, żebyśmy szli i robili to samo. Dlatego teraz, Panie, staję przed Tobą i wołam o każdą kobietę pochyloną, o każdą kobietę słabą, pod jakimś ciężarem, o każdą kobietę, która już nie daje sobie rady w konkretnej sytuacji. I wzywam Twojej potęgi, Twojej mocy. Wzywam imienia Jezus nad każdą z nich. Imienia Jezus, na które zgina się każde kolano. Niech teraz ten duch słabości zegnie swoje kolano przed imieniem Jezus i odejdzie precz w imieniu Jezusa od każdej z tych kobiet. Niech odejdzie precz do Szeolu. I ogłaszam wolność nad każdą z nich, ogłaszam wolność Boże. I Panie, ja wzywam teraz Ciebie, proszę Cię, abyś wyprostował plecy każdej z nich, abyś wyprostował plecy każdej z nich, abyś pozwolił im podnieść głowę i popatrzeć w twarz drugiemu człowiekowi, uśmiechnąć się i oddawać Tobie chwałę. Panie, bo Tobie należy się chwała, potęga, cześć, uwielbienie i dziękczynienie za wszystko to, co zrobiłeś, Panie. Chwała Ci. Chwała Ci, Panie, chwała Ci, Panie. Ja wierzę w to, że gdy przychodzimy do Ciebie w szczerości naszego serca, obojętnie w jakim pochyleniu, obojętnie pod jakim ciężarem, Ty, Panie, przychodzisz i ściągasz z nas to brzemię, bo Ty zabrałeś na krzyż wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze niemoce, Panie, i zwyciężyłeś. Dlatego byśmy nie musiały chodzić z tym obciążeniem, Boże. Dlatego, Panie, będę Cię uwielbiać, dlatego, Boże, będę Ci dziękować, dlatego będę nazywać Cię swoim Panem, swoim Królem, swoim Bogiem. Chwała Ci, Tobie chwała, cześć, uwielbienie. Amen. Amen. Kochane dziewczyny, w drugim liście do Koryntian czytamy znane słowa, które święty Paweł usłyszał od Jezusa Chrystusa, od swojego Pana, przez Ducha Świętego. Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. I Paweł mówi, najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dziewczyny, wierzę w to, że przez Waszą słabość objawi się moc Chrystusa, że będziecie mogły ogłaszać, świadczyć o tym, że modliłyście się i oddawałyście Chrystusowi swoją słabość, a On przyszedł i uwolnił was od tego ducha słabości. Uwolnił was po to, żeby zamieszkała w was moc Chrystusa. Dlatego wstańcie, podnieście swoje głowy i oddawajcie chwałę Bogu. Zachęcam was, żebyście przychodziły do Jezusa codziennie. Żebyście codziennie, mówiły Mu, zrzucały przed Nim swoje ciężary. Po to, żeby mógł was uwolnić, po to, żeby zamieszkała w was moc Chrystusa. Z tym was zostawiam. Błogosławię wam. Trzymajcie się do następnej soboty. Pa, pa.